dziejach każdego narodu są wydarzenia, które stanowią kamienie milowe jego rozwoju. Momenty zwrotne, których efekty na dziesięciolecia, a nawet całe wieki zmieniają nie tylko historię danej społeczności, ale i wpływają na losy świata. W historii Polski jednym z takich momentów przełomowych był wybuch I wojny światowej. Wtedy to po raz pierwszy marzenia o odzyskaniu niepodległości zaczęły się spełniać. Polacy z zapałem rzucili się w wir walki, chcąc szybciej doprowadzić do klęski państw zaborczych. Wielu z nich nigdy nie wróciło do swych matek, żon i dzieci. Synkowie moi, poszedłem w bój, jako wasz dziadek, a ojciec mój, jak ojca ojciec i ojca dziad, co z legionami przemierzył świat. Szukając drogi przez krew i blizny do naszej wolnej ojczyzny. Synkowie moi, Bóg nam to da, że wreszcie spadło kajdany z nich. I nim wy mężów dojdziecie sił, diabeł się stanie, co pradzień snił. Szczęściem zakwitną, krwią wieku żyzny, łam naszej wolnej ojczyzny. Synkowie moi, lecz gdyby Pan nie dał zejść za żywi naszych ran, to jeszcze w waszej piersi jest krew, na nowe świętej wolności się. I wy pójdziecie po niespuściznę, na bój dla naszej ojczyzny. Na czele państwa stanął Józef Piłsudski, twórca Legionów Polskich, znakomity dowódca, wybitny działacz polityczny, prawdziwy mąż stanu. Niepodobna oddać tego szału, pojenia, radości, jaki ogarnął Polaków. Od rana do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach miast, aby zobaczyć wojsko polskie, napisy polskiego orła na urzędzie. Rozczulano się na widok kolejarzy i policji polskiej. Najświeższe wiadomości.